dobry, witam Was smacznie w magdalenkowych frykasach. Dzisiaj pokażę Wam, jak ja robię taki myszmasz, który trąci trochę chińszczyzną. I myślę, że warto spróbować, bo to jest niesłychanie szybkie, tanie, ale ono też się nadaje dla gości. A jeszcze jak podamy do tego pałeczki, atrakcja niesamowita. Nadmienię tylko, że ja to danie dzisiaj podam z soczewicą czerwoną, ale można to danie również podawać z ryżem, z soczewicą czerwoną, z ziemniakami, a jak nam się nie chce nic gotować ani nic obierać, równie dobre jest z pieczonymi grzankami albo po prostu z bagietką. Bardzo serdecznie Was zapraszam do zrobienia razem ze mną tego naprawdę pysznego, prostego i chyba dietetycznego dania. Do roboty! Żeby nie było, wykorzystuję jeszcze skórki z pomarańczy, ale odstawiam, nie o pomarańczach i nie o skórkach mowa dzisiaj będzie. Na dobrze rozgrzaną patelnię wlewam niewielką ilość oleju. Wrzucam białą, jedną dużą cebulę, wiórki pokrojoną i czerwoną cebulę, też wiórki posiekaną. I to muszę delikatnie podsmażyć, zeszkać. No, cebula już się ładnie zeszkliła i teraz muszę ją przecedzić, bo nie chcę używać dużej ilości tłuszczu, bo się wszyscy odchudzamy. I wlewam ten olej z cebuli. I na nim podsmażę marchewkę. Marchewka jest obrana, umyta i pokrojona w takie cieniutkie talarki. Rzucam na patelnię. A tutaj mam mój ulubiony seler naciowy. I ten seler jest również umyty i pokrojony w takie paseczki, kosteczki. Wrzucam do marchewki, bo one mają mniej więcej ten sam czas smażenia, żeby były chrupkie. Żeby były jeszcze chrupkie, a już usmażone. I to na tej patelni, na tym tłuszczu z cebuli muszę podsmażyć. Warzywa się już cudnie do pół miękkości podsmażyły i dodam jeszcze dla smaku, dla koloru paseczki cieniutkie pokrojoną czerwoną paprykę. Dodam cebulę, tę podsmażoną. Wymieszam dokładnie, wyłączę, przykryję, odstawię i niech to się jeszcze tutaj z boku dochodzi, a ja się tymczasem zajmę mięsem. Mam tutaj bardzo dorodne trzy piersi kurze. One są umyte, osuszone. Teraz muszę pozbyć się tych wszystkich nieładnych błonek. To będzie dla Dimka. A ja pokroję to w takie paseczki cieniutkie. I do miski. To przekroję tak na pół wzdłuż. I kroję. Mięso jest pokrojone i dodam dosłownie kapkę oleju. Trochę więcej niż kapkę sosu sojowego. I to bardzo dokładnie wymieszam. Przykryję i niech to się trochę tak przegryzie. No i teraz oczywiście możecie zrobić tak samo. Możecie to równie dobrze podsmażyć na patelni. Ale ja sobie dzisiaj zrobię na grillu. Ja ostatnio bardzo często ten grill używam. To mięsko, które się tak macerowało w tym sosie sojowym, żeby było takie w tej potrawie chrupiące, postanowiłam podsmażyć bez tłuszczu, dlatego tutaj jest taka odrobina tyci oleju, na tym grillu. Czekam, aż mi się obgrilluje. O, przyczepiło się do góry. Nie szkodzi. Teraz to obsmażone mięsko przekładam do tych jarzyn. Mało elegancko to zrobiłam, ale zrobiłam. Mieszam, a na grill wędruje druga część mięska. No dzisiaj wyjątkowo paprzę, ale gwarantuję Wam, że jedzonko będzie mniom, mniom. No i zobaczcie, wyszła mi pełna taka patelnia olbrzymia. Ale ja dzisiaj mam w domu burzę mózgów, studenci sesję mają, więc muszę ich dobrze odżywić, treściwie, a mało tłusto. No i teraz przyszła pora na telesfora. Ponieważ tutaj oprócz sosu sojowego nie ma absolutnie nic, to zaczniemy dodawać przyprawy. Dodam trochę czerwonej papryki, dodam chili, dodam curry,
dodam imbir, gałkę muszkatołową i proszę szanownego Państwa, pokuszę się na pieprz i jeszcze dodam trochę sosu sojowego, żeby już nie solić. I to wszystko bardzo dokładnie mieszam, żeby wszystkie te przyprawy obtoczyły każdy kawałeczek tego pysznego dania z każdej strony. Ale to pachnie. Ja dzisiaj moje danie podam z czerwoną soczewicą, ale jest pyszne również z ryżem, a jeszcze lepsze z makaronem ryżowym. Także tutaj jest dowolność. A jak ktoś nie ma czasu czy ochoty na gotowanie, to z bagietką równie dobrze smakuje. No i zobaczymy, jak to teraz smakuje. Proszę Państwa, mistrzostwo świata. Przykrywam i na maleńkim ogniu trzymam jeszcze, ja wiem, nie więcej jak 5 minut. Soczewica raz. I mięsiwo z warzywami dwa. Ponieważ to mi tak trochę trąci chińszczyzną, to pałeczki 3. Polecam, bo warto. Smaczne, szybkie i najlepsze. Bo domowe, bo własne. Smacznego!